Cześć, jestem Klaudia Takanowna i już dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ok, no to najpierw ważne informacje. Mamy a do potęgi minus pierwszej. To oznacza, że my tu robimy liczbę odwrotną. Zatem będzie takie coś. Jeżeli mielibyśmy a do potęgi minus drugiej, to możemy sobie to zapisać na dwa sposoby. Pierwszy, że to jest 1 a do potęgi drugiej lub taki zapis. Bo to oczywiście jedno i to samo. Natomiast gdy mamy ułamek, to jak my to odwrócimy, to otrzymamy po prostu a. Liczba, czyli wykładnik ujemny nie sprawia, że nasza liczba staje się ujemna, ok? Tutaj dalej działają te same zasady. Jeżeli mamy minus a do potęgi minus drugiej, to tutaj mamy potęgę parzystą. A potęga parzysta sprawia, że nasz minus znika. Nie dlatego, że tu jest minus z minusem, ok? I wtedy mamy to jako liczba dodatnia do potęgi drugiej. Jeżeli by było minus a do potęgi minus trzeciej, widzicie, tutaj też jest minus z minusem, ale potęga jest nieparzysta. Czyli ten minus zostaje i będziemy mieć minus 1 przez a do potęgi trzeciej. Dobra? A teraz pierdylion przykładów. No i tutaj prosta rzecz. Oblicz. Mamy 5 do potęgi minus pierwszej, czyli 5 do pierwszej to 5 i odwracamy 1/5. Ok, tutaj ważniejsza rzecz, musimy zwrócić uwagę na to, że tutaj jest minus, czyli ten minus nam tutaj zostanie, tak? Ok, no to będziemy mieć tu 2 do potęgi trzeciej, no to w pamięci mamy, że to jest 8. Robimy odwrót, zatem mamy 1/8. Teraz tutaj jest minus, ale tu jest potęga parzysta, czyli ten minus nas znika. 3 do potęgi drugiej to 9 i odwrót. 1/9. Tutaj nasz minus zostanie, ponieważ ta liczba nie została wzięta w nawias, więc potęga tyczy się tylko tej liczby, a nie znaku, tak jak to było w tym przypadku. Dlatego też tu minus zostaje, 4 do potęgi czwartej to 256 i jeszcze odwrót. Ok, no to teraz ułamki. Każdą z tych liczb musimy wziąć do potęgi trzeciej. Z trójki zrobi się dziewiątka, z piątki 125. I jeszcze musimy to odwrócić. Tutaj trudniej, ponieważ będziemy tutaj mieć u góry. 2 do potęgi drugiej to 4 i odwrót. Czyli mamy 1/4 przez 3. Mamy, to się nazywa ułamek piętrowy. 1/4 sobie przepiszemy. To zamienimy na mnożenie, bo tak w ułamkach zwykłych można. I tą drugą liczbę odwracamy. Wymnażamy górę z górą, dół z dołem. Tutaj podobnie. Odwrót tej liczby. Czyli mamy 2. Mnożenie. To znów odwracamy. 14. Ok, tu mamy potęgę parzystą, czyli nasz minus będzie znikać.
6 do potęgi drugiej to 36. No i z jednej 36 zrobi nam się 36. Ok, tutaj mamy do czynienia z ułamkami dziesiętnymi, to zamieńmy to sobie na ułamki zwykłe. 1/10 do potęgi minus 4. No to przede wszystkim będzie odwrót i 4/10 do potęgi 4. No to jak my sobie to odwrócimy, ułamka już nie mamy i mamy 10 tysięcy. Teraz tu. 3/10 do potęgi minus 3. Z tego zrobi się 9, z tego zrobi się 1000. I jeszcze to musimy odwrócić, czyli będziemy mieć 1027. Jeżeli kazano by Wam to wyliczać, to ze 125/27 wyciągniecie 4,17/27, a tutaj będziemy mieć 37,1/27. Ok, tutaj mamy minus, potęga jest parzysta, to możemy od razu o tym minusie zapomnieć. Mamy 2/10 do minus drugiej. Ok, to możemy sobie skrócić przede wszystkim. Hop. I teraz 5/2 to 25. No a to jak odwrócimy, no to będziemy mieć te 25. Tu minus zostaje, bo potęga jest nieparzysta. Możemy sobie skrócić. I to znaczy, że to po prostu odwrócimy i to będziemy mieć 5/2, czyli minus 2,1. Ok, no to tutaj, żeby to najpierw zrobić, musimy to zamieniać na ułamki niewłaściwe. A robiło się to tak. 2 razy 1 albo 1 razy 2, bo mnożenie jest naprzemienne. To 2 i dodajemy licznik. 3/2 do minus drugiej. Z tego zrobi się 9, z tego zrobi się 4 i jeszcze to musimy odwrócić. Ok, teraz tu. 2 razy 3 to 6, plus 1, 7/3. Ok, minus zostaje. Z tego do trzeciej robi nam się 343, no a z tego do trzeciej 27. I oczywiście to trzeba jeszcze odwrócić. No to teraz tu. 3 razy 4 to 12, dodać 1, 13. Potęga jest parzysta, minus nam znika. 13 do drugiej to 169, z tego będzie 16. I oczywiście jeszcze odwracamy. Ok, no i ostatni nasz przykład. 4 razy 5 to 20, dodać 1, 21/5. Tutaj po prostu do minus pierwszej, czyli tylko odwracamy. Oblicz stosując prawa działań na potęgach. I tutaj w tym całym zadaniu mamy wszędzie różne podstawy, czyli to, a te same wykładniki potęg. A wzory mówią nam wtedy o tym, że działamy na podstawach, potęgę przepisujemy i jak sobie tam już podziałamy, to następnie będziemy wyliczać. No to jak to wygląda? Działamy sobie tu. Potęgę przepisujemy. Skracamy przez 3 i mamy 1/3 do potęgi minus 3. Czyli 3 do potęgi 3 to 27, no i odwrót. Czyli z 1/27 robi nam się 27, bo tak działa potęga ujemna. Teraz tutaj. Skracamy sobie przez 4.
4 do potęgi drugiej to 8. Hop i mamy. No to jak już wiecie, jak to działa. I 1 25 do potęgi minus pierwszej 25. 1 szósta do potęgi minus drugiej 36. Tu natomiast to z tym pojedyneczce, czyli zostaje nam z wymnażania 1 druga do potęgi minus drugiej 4. Tutaj się tak łatwo nie już nie da. Trzeba sobie to zamienić na ułamek niewłaściwy. 1 razy 6 to 6 plus 1, 7 szóstych. Minus 3, 3 siódme. To z tym pojedynce. Tu 1, tu 2. 1 druga do potęgi minus trzeciej. 2 do trzeciej, 8. Teraz tutaj, zamieńmy to sobie na ułamek zwykły. Tu 1, tu 2, tu 1, tu 2, tu 1, tu 1. Czyli to po prostu będzie 1 do minus czwartej, to tak czy siak jest 1. Tutaj na ułamek niewłaściwy. 5 razy 3 to 15, dodać 1, 16 trzecich, z tego 3 czwarte, 1, 1, 1, 4, 4 do potęgi trzeciej to 64 i jeszcze to odwracamy, 1, 64. Potęga. I tutaj w tym zadaniu mamy te same podstawy, czyli to i to, ale różne wykładniki potęg. Dlatego też będziemy działać na wykładnikach, a podstawy będziemy przepisywać. 3 minus 2. Jest tutaj mnożenie, to wykładniki dodajemy. Większa liczba jest dodatnia, czyli nasz wynik będzie dodatni. 3 do potęgi drugiej to 9. Znów jest mnożenie. Całe zadanie jest mnożenie. Większa liczba jest ujemna. Czyli mamy 5 do potęgi czwartej to 625 i odwrót. 4 do potęgi drugiej to 16 i odwracamy. 2 do potęgi trzeciej to 8 i odwracamy. Teraz tutaj. Z tego będzie minus 2. No to z dwójki zrobi się czwórka, z trójki dziewiątka i odwracamy. Pięć, odjąć cztery, albo minus cztery plus pięć, to oczywiście jeden. A wszystko do potęgi pierwszej to to samo. Teraz tu musimy sobie to zamienić tak czy siak na ułamek niewłaściwy. 1 razy 3 to 3, plus 2, 5. 10 minus 2, minus 8 to 2. Tutaj nic nie odwracamy, bo nie mamy potęgi ujemnej. 4 plus 3 to minus 1. Skróćmy to sobie. Tu będzie 5, tu będzie 13 i odwracamy to.
I zaczynamy pod punkt A. Taki zapis to mnożenie. Obie liczby są ujemne. Minus razy minus daje nam liczbę dodatnią. 2 razy 3 to 6. Tu jest dzielenie, czyli będziemy odejmować 8. 3 do potęgi minus drugiej. 3 do drugiej to 9 i odwracamy 1 dziewiąta. Tutaj to samo, minus znika. 5 razy 2 to 10. Dzielenie, odjąć 9. Czyli mamy 4 do potęgi pierwszej, a to jest po prostu 4. Minus nam zniknie. 3. Do potęgi trzeciej to 125 i odwracamy. 1, 125. Teraz uwaga, tu nam minus nie zniknie. I teraz minus z tego dzielenia i jeszcze minus z tej liczby. Taki zapis minusa obok minusa tworzy nam plus. Hop. 2 do potęgi drugiej to 4, odwracamy 1/4. No to teraz tutaj. To jest po prostu ten sam zapis tego, tylko ma wyglądać na trudniejszy. I mamy 4 trzecie. Tutaj minus nam pozostaje. I dodać 6. Ok. I teraz tutaj nie mamy potęgi ujemnej, więc liczymy tak jak jest. I wyciągamy całości. Tutaj zamieniamy sobie na ułamek niewłaściwy. 2 razy 5 to 10, dodać 1, 11 piątych. I teraz tu będzie minus, wymnażamy, dodać, który wynika z tego mnożenia, 7. Z 11 zrobi nam się 121, z piątki 25 i tutaj minus, czyli odwracamy. Teraz tu zamieńmy sobie to też na ułamek zwykły. Minus oczywiście tutaj znika. I skracamy sobie na pół, z tego 5, a z tego będziemy mieć 21. Potęgi ujemnej nie ma, więc zapisujemy tak jak jest. 441, 25, a to 17 całych i 16 25. I ostatni przykład. 5 nam zniknie, 5 razy 4 to 20, dodać minus 21, mamy z tego minus 1, skróćmy sobie tu 5, tu 17, potęga ujemna, czyli odwracamy 5 17. No i tutaj mamy w całym zadaniu te same wykładniki potęg, ale różne podstawy, czyli działamy na podstawach, a wykładnik potęgi będziemy przepisywać. Ok. To sobie zamienimy na ułamek zwykły. A to musimy zamieniać na ułamek dziesiętny. 1 razy 3 to 3 plus 2, 5 trzecich. Potęgę przepisujemy i tutaj teraz działamy. Z tego 1, z tego 2. Tu 1, tu 2 i dwójka z dwójką. Czyli z całego nawiasu wychodzi nam 1 do minus 8, to tak czy siak 1. Teraz tutaj.
1 razy 7 to 7 plus 5, 12 siódmych. Razy 7 dwunastych. Siódemka z siódemką. Dwunastka z dwunastką. Znów mamy 1. Teraz tutaj. Tutaj lepiej to zrobić po kolei, że mamy 3 całe i 3 czwarte. A z tego 16 dziesiątych i możemy to sobie jeszcze skrócić przez 2. 8 piątych. I teraz w kolejnym kroku to sobie zamienimy na ułamek niewłaściwy. 3 razy 4 plus 3. 15 czwartych razy 8 piątych. Potęga do przepisania i tu 3, tu 1, tu 2, tu 1. 3 razy 2 to 6 i jeszcze potęga. 6 do potęgi trzeciej to 216 i odwracamy. 1, 216. No to teraz tu. 1 razy 9 to 9, dodać 7, 16 dziewiątych, razy 45 dziesiątych. Najpierw na 9, 1, tu 5, teraz piątka z dziesiątką, tu 1, tu 2 i 16 na 2, 1, 8. Czyli mamy 8, potęga przepisujemy, 8 do drugiej to 64 i odwracamy, 1, 64. Ok, no to tutaj, myślę, że to od razu widać, ale jeżeli tego nie widać, to policzcie sobie na ułamkach zwykłych, zamieniając tak, jak było wcześniej. Przesuwamy sobie o 1 przecinek tu, o 1 przecinek tu. 24 dzielone na 6 to 4. Potęgę przepisujemy. 4 do potęgi trzeciej to 64 i odwracamy. Znów 1,64. To teraz tutaj już trudniej, więc pozamieniam to Wam tak. Hop i hop. Czyli mamy 2 dzielone na 5 to minus drugiej. A to sobie teraz zapiszemy w takiej postaci. No to to samo. I teraz z dwójki zrobi nam się czwórka, spoiler, a z piątki 25. I odwracamy. Wyjmujemy całość. Hops. No to teraz tu 1 razy 11, no to 11 dać 5, 16 jedenastych, minus 2. Ok, zamyśliłam się. I teraz tutaj będziemy dzielić, czyli mnożyć razy odwrotność. Potęgę przepisujemy, tu 1, tu 1, tu 1, tu 4. I mamy 4 do potęgi minus drugiej. 4 do drugiej to 16, no i jeszcze odwracamy, 1 szesnasta. Ok, no to tu 36 dzielone na 9 to 4 do minus trzeciej, dokładnie to samo co tu, 1 64. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.